dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, w jaki sposób możemy poprawić wchłanianie w naszych jelitach wielu cennych witamin, ale także mikro i makro składników. Ten odcinek będzie w szczególności korzystny dla osób w wieku starszym, u których wchłanianie w jelicie osłabia się naturalnie wraz z upływem lat i jest to proces fizjologiczny, ale także ten odcinek powinny wziąć sobie do serca osoby chore na choroby jelitowe, począwszy od osób z zespołem jelita drażliwego, poprzez wrzodziejące zapalenia jelita grubego, chorobę Crohna, celiakię, czy różne nawet alergie pokarmowe. Poniższy odcinek będzie zapewne także korzystny dla tak zwanych niejadków, czyli dzieci, które niechętnie zaglądają do talerza. To wszystko dlatego, że wzmacniając wchłanianie w naszym jelicie, z tej samej porcji pożywienia jesteśmy w stanie zwiększyć wchłanianie np. witamin o kilka, a nawet kilkanaście razy. A więc przechodzimy do tematu. No więc może rozpocznijmy od wchłaniania białek. Dlaczego wchłanianie białek jest kluczowe dla naszego organizmu? Zarówno w wieku starszym, ale także i u dzieci. Otóż białka są główną składową naszych mięśni. Zatem bez wątpienia dzieci potrzebują do rozwoju białka, ale także u osób starszych, u kobiet po menopauzie czy u mężczyzn po andropauzie, zauważalny jest wyraźny spadek ilości masy mięśniowej, nie tylko w wyniku spadku ilości hormonów, ale właśnie w wyniku także słabszego wchłaniania aminokwasów w jelitach. Nie wspomnę tutaj oczywiście także o specyficznej grupie, czyli o kulturystach i osobach, które aktywnie budują swoją masę mięśniową. Te osoby także skorzystają właśnie z tej porady. Co zatem możemy zrobić, aby zwiększyć wchłanianie białka w naszych jelitach? Zanim Państwu o tym powiem, przypomnę tylko, że jestem lekarzem, ponieważ będę mówił o naturalnych formach poprawy naszego zdrowia, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. Otóż, nie tak dawno temu, bo 1 maja 2020 roku, dowiedziono, że przyjmowanie probiotyków zwiększa wchłanianie aminokwasów z białek roślinnych. Przypomnę, że aminokwasy budują białka. Bakteriami, które wykażą ten efekt, są bakterie Lactobacillus paracasei. Zatem, jeżeli będziemy spożywali pokarmy bogate w białko, w szczególności białko roślinne, na przykład groch, warto wtedy w trakcie takiego posiłku przyjmować właśnie te szczepy bakterii, ponieważ, no jak nie trudno domyślić się, zwiększą one wchłanianie aminokwasów, które będą brały udział w budowie białek w naszych mięśniach. I uważam, że tutaj należy pokazać badanie naukowe. Badanie z 1 maja 2020 roku. Podawanie probiotyku zwiększa wchłanianie aminokwasów z białek roślinnych. We wnioskach czytamy. Podsumowując, wyniki niniejszego badania wskazują, że jednoczesne podawanie białka roślinnego z probiotykiem wieloszczepowym może nasilać poposiłkowe zmiany aminokwasów we krwi, które są ściśle związane z optymalizacją zdrowia mięśni. Suplementacja probiotykami może być ważną strategią żywieniową, mającą na celu przezwyciężenie braków w składzie białek roślinnych. Druga bardzo ważna rzecz to będę musiał Państwu powiedzieć co nieco na temat właściwego picia kawy i herbaty. Otóż zdaję sobie sprawę z tego, że być może brzmi to trochę niedorzecznie i że może powstać teraz wrażenie, że część z nas może pić kawę niewłaściwie. Ale mówimy tutaj o kontekście kawy i wchłaniania na przykład mikroelementów i witamin. Rozpocznijmy od opisania problemu, a potem damy odpowiednie antidotum. Otóż picie kawy w dużych ilościach może negatywnie wpływać na wchłanianie witaminy D. Prócz tego może także zakłócać wchłanianie wapnia. Poza tym, że zaburza wchłanianie wapnia, także zwiększa jego wydalanie razem z witaminą C, ale także i z witaminami z grupy B, ponieważ działa moczopędnie. Pragnę przypomnieć, że podobnie będzie działała tutaj herbata. Ale na co zwraca się uwagę w badaniach naukowych? Otóż
Okazuje się, iż picie herbaty, ale także i kawy w trakcie posiłku wtedy zmniejsza wchłanianie na przykład żelaza odpowiednio. W trakcie picia kawy o 39%, przepraszam, a picie herbaty właśnie o 64%. Jeśli kawę i posiłek lub herbatę i posiłek spożywamy w tym samym czasie. Natomiast jeśli pijemy kawę z posiłkiem zbożowym, oczywiście w tym samym czasie, na przykład z chlebem, to wchłanianie żelaza spada nawet do 90%. Zatem rozwiązaniem w tym przypadku będzie oczywiście unikanie spożywania kawy lub herbaty w tym samym czasie, co jakikolwiek posiłek w formie stałej. Co ciekawe, my posiadamy dowody w formie badań naukowych na to właśnie, że picie kawy na godzinę przed posiłkiem nie ma kompletnie żadnego wpływu na wchłanianie żelaza. Co ciekawe, wypicie kawy jedną godzinę po posiłku także hamuje wchłanianie żelaza. A ponieważ to jest bardzo ważna informacja, bo kawa jest bardzo rozpowszechnionym oczywiście napojem, no to tutaj koniecznie także trzeba pokazać badanie naukowe. Badanie z 1983 roku. Hamowanie wchłaniania żelaza z żywności przez kawę. W treści czytamy: nie nastąpiło zmniejszenie wchłaniania żelaza, gdy kawa była wypijana jedną godzinę przed posiłkiem. Ale taki sam stopień zahamowania, jak przy jednoczesnym spożyciu, obserwowano, gdy kawa była wypita jedną godzinę później. Jeśli zatem jesteś kawoszem i wiesz, że nieodpowiednio piłeś kawę, to warto wejść na właściwe tory i pić kawę przynajmniej jedną godzinę przed posiłkiem. Jeśli jednak nie chcesz zmieniać swojej rutyny i będziesz pił kawę tak, jak piłeś dotychczas, to pamiętaj, by uzupełniać swoją dietę o witaminy z grupy B oraz żelazo, czyli na przykład o owsiankę, o banany czy brązowy ryż. Kontynuując tematykę żelaza, warto wspomnieć tutaj, że witamina C poprawia wchłanianie żelaza, ale pochodzenia roślinnego. Zatem, nawiązując do wcześniejszego punktu i wychodząc naprzeciw innym osobom, które także mają problemy z wchłanianiem żelaza i jego poziomem we krwi, warto do swoich codziennych posiłków, na przykład do sałatek, dodać nieco soku, na przykład z cytryny, która oprócz tego, że świetnie smakuje, no to jest bogata właśnie w witaminę C, co pomoże nam oczywiście wyciągnąć jak największe ilości żelaza właśnie z tych posiłków. Dalej, bardzo ważną składową naszej diety są przeciwutleniacze, które mają niesamowicie korzystny wpływ na nasze zdrowie. Oczywiście walczą one z wolnymi rodnikami, co zmniejsza ryzyko np. rozwoju chorób nowotworowych, chorób oczu, chorób nerek, chorób układu naczyniowego czy chorób układu nerwowego. Jak się okazuje, oliwa z oliwek jest jedną z tych wspaniałych substancji, która w znaczący sposób zwiększa wchłanianie właśnie przeciwutleniaczy do naszego organizmu. W badaniach naukowych możemy odnaleźć wiele takich dowodów. Jednym z takich sztandarowych jest na przykład dodanie oliwy z oliwek do pomidorów. W pomidorach zawarty jest bardzo ważny przeciwutleniacz, który nazywa się likopen. Mamy niezbite dowody na to, że jego regularne spożywanie w znaczący sposób zmniejsza ryzyko rozwoju wielu nowotworów, w szczególności raka prostaty. Jak się okazuje, dodanie właśnie oliwy z oliwek do posiłku z zawartością pomidorów, no zwiększa ilość wchłoniętego likopenu do naszego ciała. Kolejna bardzo ważna informacja będzie tyczyła się osób, które przyjmują witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, na przykład witaminę D albo wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli witaminę ADEK, na przykład taką wspaniałą witaminę ADEK jak moja witamina, witaminy oczywiście mojej marki, lub też będzie tutaj mowa o osobach, które przyjmują na przykład suplementy na oczy zawierające luteinę czy zeaksantynę, a nieskromnie powiem, iż w tym zakresie także stworzyłem wspaniały produkt, który nazywa się Na Oczy. Ale bez względu na to, z jakich źródeł pozyskujecie Państwo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czy luteinę, czy zeaksantynę,
czy będą to pokarmy, czy będą to suplementy diety, to pamiętajcie, proszę, że owoc, który nazywa się awokado, potrafi o kilkanaście razy zwiększyć wchłanianie właśnie tych witamin i przeciwutleniaczy. Na przykład w zakresie wchłaniania samej luteiny różnica jest ogromna, ponieważ dodanie awokado w ilości 24 g oleju z awokado lub 150 g świeżego owocu zwiększa o ponad 500% wchłanianie na przykład luteiny. Dalej, trzeba zaznaczyć, że właściwe trawienie nie może odbywać się bez właściwego nawodnienia. Zatem odpowiednie nawodnienie i regularne picie wody zawsze poprawia konsystencję papki jelitowej, a tym samym zdolności organizmu do wchłaniania mikroelementów oraz witamin. Dalej, jeśli już jesteśmy przy witaminach, należy zaznaczyć, że w przypadku bardzo ważnej witaminy B12 jej wchłanianie zwiększa kwas foliowy, inaczej witamina B9. To po raz kolejny dowodzi, że witaminy powinny być przyjmowane w kompleksach, bo bardzo często współpracują one ze sobą. A więc mówiliśmy już o białkach, o witaminach, o mikroelementach i powiedzmy sobie jeszcze coś bardzo krótko o tłuszczach. Otóż okazuje się, że na przykład kwasy tłuszczowe omega-3 lub inne tłuszcze mogą być łatwiej wchłaniane do naszego organizmu, jeśli zostaną zemulgowane. Emulgacja, przypominam, to jest proces łączenia się fazy tłuszczowej z wodą. Takim bardzo dobrym emulgatorem, a zarazem substancją, która będzie nam pomagała wchłaniać tłuszcze, jest lecytyna, która zawarta jest na przykład w nasionach słonecznika. I to była moja ostatnia porada w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Państwu podobał, a ja życzę Państwu wspaniałego dnia i widzimy się już jutro. Do usłyszenia.